zamiłowanie do lotnictwa miałem od samego początku. Mając 15 lat zacząłem latać na szybowcach. W 1939 roku wojna została mnie na Politechnice w Lwowie. Zostałem wysłany do Rosji, gdzie spędziłem około 2 lat. Później na podstawie umowy Sikorskiej-Majskiej dzwonili mnie, dostałem jakby nowe życie. Ktoś krzyknął, że tworzy się Armia Polska. Wstąpiłem do lotnictwa. Płynęliśmy 7 dni do Szkocji. Zrzuciłem swoje łachy rosyjskie i dostałem mundur angielski i byłem włączony do RAW. Przydział dostałem do 317 Dywizjonu Lotniczego, który stacjonował w Belgii. Lataliśmy początkowo na Spitfire'ach 9. Później dostaliśmy 16. Niszczyliśmy tory kolejowe, eskortowanie bombowców na cel, zrzucenie bomb przez dive bombing, co ja bardzo lubiłem. Pewnego razu dostaliśmy bardzo silny ogień nieprzyjacielski. Zameldowałem, że straciłem innego z moich bocznych. Wracam do mesy oficerskiej. Powiedzieli mnie, co ty tu robisz? Ty został zestrzelony. Ja mówię, to nie ja, to mój boczny. Ale wiedziałem, że przetrwam wojnę. Takie zabobony były. Jak ktoś powiedział, że zestrzelony, a wrócił z powrotem, to znaczy, że przejdzie wojnę.